W jaki sposób mój trawnik skorzysta z napowietrzenia? Powszechnie uważa się, że aeracja walcem z kolcami skutecznie poprawia kondycję trawnika. Prawda jest jednak inna. Tylko napowietrzanie aeratorem otworowym wycinającym minimum 200 otworów na metr kwadratowy jest najskuteczniejszą metodą aeracji trawników. Ziemia z wyciętych otworów wyciągana jest na wierzch trawnika i usuwana, co zapobiega zagęszczaniu się podłoża dookoła w innych miejscach, z czym mamy do czynienia tylko nakłuwając trawnik. Jakie są zalety aeracji? Aeracja poprawia zdrowie, a przez to sprężystość i miękkość trawnika. Poprawia wymianę powietrza pomiędzy glebą a atmosferą. Zwiększa pojemność wodną gleby, wchłanianie nawozów oraz wytrzymałość trawy na upał i suszę. Korzenie trawy stają się silniejsze. Zmniejsza tworzenie kałuży, ubicie gleby oraz rozluźnia warstwę filcu. Kiedy najlepiej? W zależności od gatunków trawy, zwykle wiosna i jesień to najlepszy okres na przeprowadzenie aeracji. Wiosną wybieramy czas między marcem a majem, jesienią staramy się zmieścić czasowo między sierpniem a listopadem. Aeracja przed lub w trakcie nawożenia na koniec sezonu wspomaga rozwój korzeni i poprawia wzrost w kolejnym sezonie. W lecie napowietrzanie otworowe stosuje się, aby poprawić dystrybucję wody do systemu korzeniowego, a to powoduje jej oszczędność oraz lepsze wykorzystanie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.pielęgnacjatrawnika.pl lub zadzwoń 889 900 900 i popraw humor Twojemu trawnikowi.